źle się stało. Fatalnie się stało. Jest bardzo niedobrze. Panie Wiktorze, czy Zięć będzie dobrym aktorem? No jeśli będzie takim aktorem, jakim jest siatkarzem, czyli mistrzem świata, no to drżyjcie, koledzy wszyscy, łącznie ze mną. Czy zdarzało się, że Andrzej, nie wiem, prosił pana albo panią Marię, czy Zosię o jakieś takie właśnie wskazówki aktorskie, jak na tym planie filmowym sobie radzić? Nie. Ja bym zresztą nawet mu nic nie radził, bo od tego ma reżysera, który na pewno poradzi mu najlepiej. Ja mu tylko czasami doradzam, jak komentuję w Polsacie mecze siatkówki, jak powinien trzymać mikrofon, jak powinien się tym, z tym mikrofonem obchodzić, żeby to było bardzo takie naturalne. A zdarzało się między właśnie panami jakieś spięcia z tego powodu? Nie mówię o takich wielkich spięciach, ale o jakichś takich niedopowiedzeniach wynikających właśnie z takich trochę rad, trochę wskazówek. Nie zdarzało się. Żadnych spięć między nami nigdy nie było. No właśnie, pana córka jest szczęśliwa, widzi to pan. Słucham? Pana córka jest szczęśliwa, widzi to pan. No. Związek ją uskrzydla, macierzyństwo też ją uskrzydla. Tak to wygląda. To panie Wiktorze, w takim razie podpytam też, bo jesteśmy na premierze filmu Babies. Film opowiada o doświadczonym związku, o parze, o małżeństwie. Jak pan pracuje na to, że przez tak długi czas pana małżeństwo jest w tak świetnej formie? To jest bardzo ciężka praca bez dni wolnych i bez urlopu. Ale wypracowaliśmy więc styl, który polega na tym, że maksymalnie unikamy ze sobą jakichś kontaktów. Ja zawsze wychodzę z pokoju swojego, zawsze oglądam, czy gdzieś tutaj nie ma mojej starej. Dopiero się przemykam do łazienki i ona to samo. I jakoś tak, ja tam, to tu, to tam i dzień zleci. Ale rozumiem, że sypialnię macie jedną. Wie pan, akurat mamy trzy. Ja korzystam z jednej, żona z drugiej, a trzecia jest taka gościnna. Czyli lubicie gościć gości w domu? Nie do przesady, ale jak przyjeżdża córka z wnuczkami z Brazylii, to z największą przyjemnością. No właśnie, a z czego wynika to, że pan właśnie powiedział, że nie do przesady z tymi gośćmi? No, po paru dniach goście już zaczynają dokuczać, więc należy to w sposób umiejętny przeprowadzać tak, żeby nie trzeba było wyganiać z domu, no po prostu. To w takim razie na koniec jeszcze podpytam o najgłośniejszą sprawę, myślę, tygodnia, bardzo też przykrą. Czy wydarzenia, czy to, że pan Jerzy Szczur prowadził pod wpływem alkoholu auto, bardzo, czy to jest po prostu duża taka rysa na jego wizerunku? Ja nie wiem, czy to jest wielka rysa. W każdym razie, no, stało się to. Źle się stało. Fatalnie się stało. To jest bardzo niedobrze, ale... A jest człowiekiem. Każdy popełnia błędy. Jestem przekonany, że jakieś konsekwencje tego poniesie. Myślę, że jest na tyle mądrym człowiekiem, że więcej takich rzeczy nie powtórzy. A czy nazwanie go celebrytą, tak jak to na przykład się wydarzyło w wiadomościach telewizji polskiej, też było na miejscu, czy tak niekoniecznie? To wszystko zależy, wie pan, bo u nas w Polsce słowo celebryta ma wydźwięk pejoratywny, podczas na świecie nie. No ale u nas ma pejoratywny i służy takiemu, jeżeli się do kogoś takiego jak Jurek Szczur używa słowa celebryta, no to znaczy, że chce się go obrazić. Czy pan miał pod tej sytuacji jakiś kontakt z panem Jerzym? Nie miałem. Miałem tylko krótki kontakt z Maćkiem Szczurem, którego tam starałem się wspierać, bo odbiera rzeczywiście
dosyć... Rykoszetem. Rykoszetem odbiera bardzo przykre, przykre słowa, przykre napaści ze strony różnych zachwyconych tym ludzi. Jeszcze tak na koniec zapytam, jaką wiadomość zawsze pan wystosował do Maćka, taką, żeby go wesprzeć? Ja już mu wystosowałem tę wiadomość osobiście i nie będę jej upubliczniał.